Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję znakomitym uczestnikom konferencji za wzięcie w niej udziału, a pozwoliliśmy sobie zaprosić Państwa na nią, by przypomnieć o tym, jakie wspaniałe dziedzictwo kulturowe, historyczne posiadamy w Białej Podlaskiej, jak dzięki dobrodziejstwu potężnego wsparcia środkami Unii Europejskiej staramy się przywrócić mu świetność i jesteśmy blisko końca bardzo poważnego etapu tego procesu oraz, o czym opowiedzą wybitni fachowcy, jakie unikatowe znaleziska udało się odsłonić podczas realizowanych prac. Na wstępie chciałbym nam wszystkim przypomnieć, że znajdujemy się w założeniu zamkowo-parkowym Radziwiłłów, jednego z najmożniejszych rodów XVII-wiecznej Europy, którzy tu w Białej Podlaskiej wybudowali jeden z najpiękniejszych i największych obiektów XVII-wiecznej architektury zamkowo-pałacowej, z którego to dziedzictwa, co prawda, nie zachowała się już zasadnicza bryła pałacu, tylko odsłonięte właśnie przy okazji trwających prac fundamentu, ale wciąż cieszymy się i jesteśmy dumni z fantastycznych pozostałości w postaci trzech oficyn okalających jeden z największych w Rzeczpospolitej obojga narodów dziedzińców zamkowo-pałacowych. To fantastyczna, przepiękna, dostojna wieża, bramna wieża wjazdowa, ta, którą mamy w tej chwili nad głowami, z unikalnym architektonicznym rozwiązaniem, czyli prowadzącą pod nią szyją tuż za bramą wjazdową. To zachowane i odrestaurowane przez nas wieżyczka wschodnia i kaplica. I to wszystko odzyskuje swój blask w ostatnich latach i wciąż trwają te prace dzięki wsparciu środkami Unii Europejskiej. Przypomnę, że w ramach działania 7.3 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 uzyskaliśmy około 20-milionowe dofinansowanie do projektu, który w całości kosztuje nas około 30 milionów złotych. W jego ramach znajdujemy się w tej chwili w wyremontowanej, przebudowanej wieży bramnej wraz z szyją, gdzie stworzyliśmy zupełnie nowe przestrzenie ekspozycyjne, gdzie umieściliśmy zupełnie nowe instalacje wszelkiego typu, także z dozorem wizyjnym, z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością, między innymi z zamontowaną windą. To wyremontowana oficyna zachodnia wraz z wieżyczką oraz właśnie wieżyczka wschodnia i kaplica zamkowa. To przebudowany, odtworzony układ wjazdowy i komunikacyjny na terenie założenia. To także stworzona od nowa w miejscu, gdzie niegdyś istniała brama koszarska. To wreszcie unikalne na skalę europejską, jedyne na wschód od Wisły w Europie, fortyfikacje ziemne, obronne typu staro-holenderskiego. To wszystko zadziało się w pierwszym etapie naszych prac. Natomiast w zeszłym roku, w sierpniu, z panem marszałkiem województwa lubelskiego Jarosławem Stawiarskim podpisałem umowę na rozszerzenie tego projektu, umowę opiewającą na prawie 5 milionów złotych dodatkowego dofinansowania, w ramach których toczą się obecne prace. Uczytelniamy fortyfikacje ziemne od strony południowej i południowo-zachodniej. Wybudujemy taras spacerowy do rzeki wraz z kładką nad fosą. Doposażymy jeszcze nasze Muzeum Południowego Podlasia. Dołożymy, uzupełnimy instalacje monitoringu kamer w naszym założeniu zamkowo-parkowym Radziwiłłów. Wreszcie, i tu chyba zasadniczy element naszego dzisiejszego spotkania, odkopaliśmy i uczytelnimy właśnie obrys fundamentów niegdysiejszego pałacu. A poza tymi zaplanowanymi pracami pojawiło się kilka
niespodzianek w postaci odsłoniętych chociażby zabudowań kuchni pałacowej. I między innymi o tym chcemy dzisiaj z Państwem porozmawiać, ale przede wszystkim za pośrednictwem dzisiejszej konferencji przypomnieć nam, mieszkańcom Białej Podlaskiej i transmitując te wspaniałe wieści także w Polskę i świat, przyczynić się kolejnym krokiem do promocji tego wspaniałego dziedzictwa historycznego, kulturowego Białej Podlaskiej, które czyni nasze miasto wyjątkowym w skali kraju, czyni je atrakcyjnym dla odwiedzających. Aktualnie prowadzone prace w założeniu pałacowo-parkowym Radziwiłłów przysporzą nie tylko naszemu muzeum prestiżu, wzbogacenia naszej oferty edukacyjnej, ale jednocześnie podniosą ofertę turystyczną miasta, skierowaną nie tylko do mieszkańców, ale również i do osób spoza naszego miasta, a nawet i całej Polski, nie wspominając o Europie. Prace, które obecnie pozwoliły odkryć obiekty, które wszyscy wiedzieliśmy, że są zachowane gdzieś w ziemi, powodują zabiegi z naszej strony o to, żeby te obiekty zostały ukazane w jakiejś szerszej bądź węższej formie, aby można było te obiekty zaprezentować zwiedzającym i gościom odwiedzającym nasze miasto. Jest to jednocześnie dla muzeum dodatkowa możliwość działań edukacyjnych związanych z pracą jednego z naszych działów muzeum, które by wzbogaciło ofertę naszego muzeum skierowaną do zwiedzających. Zależy nam na tym, żeby w możliwie jak najszerszej formie były te obiekty ukazane. I w tym miejscu chcę podziękować za zrozumienie pana prezydenta Michała Litwiniuka, za przychylność, za to, że rozumie te cele, którymi się kierujemy i chcemy w jak najszerszym zakresie, aby te prace zostały pokazane. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej będzie niejako beneficjentem de facto decyzji, które zostaną podjęte odnośnie pokazania tych obiektów. Z naszej strony jest wszelka otwartość, jeśli chodzi o pomoc przy tych pracach. Kierownikiem prac archeologicznych jest nasz archeolog, pan Mieczysław Bienia, który już w tym momencie przy odkrywaniu kuchni radziwiłłowskich odkrył szereg obiektów, które wzbogacą naszą ofertę jako muzeum, wzbogacą nasze wystawy, nasze zbiory. Te obiekty z perspektywy dnia dzisiejszego wydają się bezcenne, a wręcz, co po niektóre, sensacyjne. Myślę, że o tych odkryciach bardziej szczegółowo opowie nasz archeolog, pan Mieczysław Bienia, któremu przekazuję głos. Pomysł na pracę przy kuchniach pojawił się 2 lata temu podczas rozmowy z panem prezydentem. To było 2 maja. Rozmawialiśmy sobie tutaj za szyją przy odsłanianych wtedy fundamentach innego obiektu i udało nam się. W tym roku udało nam się po prostu wejść na obiekt, który jak gdyby jest zrobiony poza tematem rewitalizacji, chociaż on i tak by wyszedł, ponieważ w trakcie prac związanych już ze ścieżką rowerową, dojazdową do kładki na fosach, też nam wyszły pozostałości po dużym obiekcie, można powiedzieć takiej kolejnej oficynie. Tutaj pan prezydent wymienił 3, a to była jak gdyby taka 4, zamykająca cały zespół od strony południowo-zachodniej. Duży obiekt wielkości oficyny zachodniej i udało nam się parę pomieszczeń w tym obiekcie zlokalizować. Bo nie tylko to, które w tej chwili mamy odsłonięte, pozostałości najprawdopodobniej chłodni, takiej dużej lodówki, która służyła w tamtym okresie do przechowywania żywności, czyli głównie ostry, których tutaj spożywano duże ilości. Wskazują na to chociażby muśle, które znajdujemy na terenie zespołu, ryb, mięsiwa. To wszystko było składane w przywiezionym z rzeki Krzny zimą lodzie. I stąd w tym ładnie zachowanym bruku takie wyraźne
pewnie Państwo zauważycie wyraźne niecki. Te niecki służyły do tego, żeby się w nich kumulowała woda, pozostałość po topiącym się lodzie. On się bardzo wolno topił, także praktycznie ta woda bardziej parowała niż się zbierała w tych nieckach. Dobre położenie bruku było podstawą do tego, żeby chociażby nie dostały się do tej spiżarni gryzonie, czyli myszy i szczury. Oprócz ciekawych obiektów architektonicznych, bo tutaj jeszcze mamy obiekt po kuchniach. Jak Państwo przejdziecie na dziedziniec, tam jest w tej chwili taka fajna wystawa fotograficzna i na niej widać fragment, południową część oficyny, obecnie wejście do muzeum, to takie ostatnie wejście do muzeum, z takim ładnym gankiem i widokiem na taki niziutki, mocno już zaniedbany budyneczek. I to był budynek po kuchniach. On był wykorzystywany jeszcze w okresie, no podejrzewam, że został rozebrany w latach 20. zapewne, bo na mapie z 1932 roku w tym miejscu już jest przekreślony obiekt, czyli albo został rozebrany, albo został przeznaczony do rozbiórki. Natomiast na tym zdjęciu, zdjęcie moim zdaniem pochodzi albo z okresu po I wojnie światowej, albo z okresu przed bezpośrednio I wojną światową. Jeszcze ten budynek stoi, jeszcze jest użytkowany, o czym świadczą otwarte okna i jakieś tam widoczne kwiatki na nich. Także odsłoniliśmy coś, co pierwotnie spełniało parę funkcji. Pierwsza to była kuchnia pałacowa, a drugą funkcją były mieszkania bialczan od drugiej połowy XIX wieku, pewnie do początków wieku XX. Pewnie bardziej był to budynek socjalny niż coś szczególnego, ale ten budynek pozostał, teraz mamy go odsłoniętego. Udało nam się z niego pozyskać masę zabytków ruchomych. I to niewątpliwie wzbogaci nasze zbiory, zarówno kafli, bardzo ciekawe kafli radziwiłłowskich z orłami, z radziwiłłowskimi właśnie z trąbami tutaj na piersi. I to kafli, które uda nam się zrekonstruować w całości. Przynajmniej 2-3 takie kafle na pewno. Poza tym mamy ciekawy zbiór porcelany z jednym szczególnym zabytkiem, czyli filiżanką sygnowaną literą B i wielokropkiem. W publikacji z lat 30., jedynej, której się wspomina o farfurni Białej Podlaskiej, nawet cały rozdział jest jej poświęcony, jest informacja właśnie o tym, że ceramika bialska była sygnowana literką B i wielokropkiem. Nie jest dokładnie podane, w którym miejscu ten wielokropek się znajdował, natomiast, że był to wielokropek. I myśmy przez wiele lat poszukiwali ceramiki, którą tutaj tworzono w farfurni w czasach Anny Sanguszków-Radziwiłłowych. I być może ten fragment z tamtego okresu pochodzi i możemy go wiązać z ceramiką. Mamy w tej chwili odpowiedź z paru ośrodków naukowych z terenu kraju, że takiej ceramiki, takiej sygnatury w swoich zbiorach nie posiadają i nie bardzo wiedzą, skąd ona może być. Najprawdopodobniej właśnie z Białej Podlaskiej. Oprócz tego, no, głównym obiektem prac badawczych jest jednak pałac. Natomiast w tej chwili trwają jeszcze prace odsłaniające mury pod moim nadzorem, ale już zbliżałem się do tego etapu końcowego, kiedy będę mógł przystąpić do dokumentowania stanu zachowania murów. One są w różnym stanie zachowania. Tutaj od strony północnej prawie w idealnym, natomiast od strony południowej, tam gdzie już było mokro, no to tam niestety stan murów jest dosyć słaby i będziemy musieli jednak sporo prac ponieść, żeby przynajmniej część z tego obiektu wyeksponować. Ale to już tutaj głównie pan konserwator się nad tym tematem skupi. To jest początek. W tej chwili jesteśmy gdzieś w połowie prac archeologicznych. Tutaj na terenie kuchni mamy jeszcze 3 jamy do wyeksplorowania. Podejrzewam, że bogate w zabytki i zadokumentowanie całości. W tej chwili mam prawie zadokumentowany to pomieszczenie w obrębie oficyny zachodniej, zaczęte kuchnie i będę przystępował od przyszłego tygodnia, jak pogoda oczywiście pozwoli, do dokumentacji rysunkowej i fotograficznej pałacu. Ja chcę tylko powiedzieć jedno, że nie jest to łatwa inwestycja. Chcę powiedzieć, że do tej inwestycji przygotowywaliśmy się wiele lat. Pierwsze prace profesor Ciołek, profesor Bartman,
Prowadziliśmy badania archeologiczne, sondażowe, prowadziliśmy badania przy pomocy elektrooporówki. Wiele, wiele prac naukowych, rozpoznanie historyczne, badania archiwów. To wszystko przechodziło, oczywiście muszę pochwalić swój własny urząd, przez naszą instytucję. Rozprowadzaliśmy, przepraszam za to słowo, temat. Ten temat narastał, powolutku narastał. I muszę to, panie prezydencie, pan wybaczy, ale pana Czapskiego wspomnieć, dlatego że on to właśnie miał odwagę podjąć temat. To bardzo trudny temat. I dziękuję wszystkim następcom, którzy z takim sercem, z takim właściwym podejściem podeszli do tego, co się nazywa dobro kultury. Dobro kultury, słowo dobro kultury. Dwa piękne słowa, które nas wszystkich nobilitują. Wszystkich, którzy się wokół tego tematu poruszają i chcą się tym tematem zajmować. No oczywiście, że jest to zadanie wykraczające poza białą. Zadanie, które będzie nobilitowało, przepraszam, powtarzam się, ale muszę to powiedzieć, będzie nas nobilitowało bardzo, bardzo wyraźnie i będziemy mogli powiedzieć, że mamy coś, czego inni nie mają. A nie jest to takie częste na naszej kochanej Lubelszczyźnie, a szczególnie na południowym Podlasiu. Rzeczy nas wyróżniające. Powstaje rzecz piękna. Według zasady, którą stosował Leonardo da Vinci, nic za wiele. Wszystko jest na swoim miejscu. Gratuluję władzom, że tak pięknie to organizacyjnie prowadzą i z takim merytorycznym, właściwym przygotowaniem. Myślę, że osiągniemy sukces. Jeżeli chodzi o przyszłość, o której wspomniał mój kolega Mietek, zobaczymy, bo to trzeba teraz troszeczkę dokonać, pomyśleć, przeprowadzić analizy, ale generalnie zmierzałbym, przepraszam za słowo, że ja, bo to niestety ja będę musiał podjąć decyzję, zmierzałbym do tego, żeby wartości historyczne, to co nam historia przekazała, właściwie wyeksponować, żeby doszły do tego współczesne wartości estetyczne, żeby znaleźć środek, właściwy środek, żeby nie przedobrzyć. Nie przypadkiem powiedziałem o tym, wspomniałem Leonarda da Vinci, że nic za wiele. Myślę, że zespół ubogaci narys pałacu na pewno, bo to jest nie tylko nasza wyobraźnia, nie tylko nasze oko i nasza wiedza, ale coś, co musi być pokazane. Bo tak jak pan prezydent wspomniał, Pałac Biały był początkiem całej dekady pałaców warszawskich do Bywazów. Z Białej do Warszawy, nieodwrotnie, nie z Warszawy do Białej. Warto o tym pamiętać. Tak się szczęśliwie złożyło, że mieliśmy tutaj wielkiego Ludwika Radziwiłła, używam słowa świadomie wielkiego, bo na owe czasy był to bardzo gruntownie wykształcony człowiek o wybitnych talentach organizacyjnych i stworzył z Białej centrum, które promieniowało na okolice, a może i szerzej. Warto o tym Ludwiku czasami wspomnieć, nawet tu z panem prezydentem rozmawialiśmy, że może go upamiętnić pomnikiem, bo tak się jakoś składa, że ten najwybitniejszy Bialczanin nie ma do dzisiaj takiego jakiegoś szczególnego naszego odniesienia. Zobaczymy, może się kiedyś uda. Miejsce na niego czeka, w parku powinien mieć tutaj pomnik. I chciałbym bardzo z wdzięcznością podkreślić rolę pracy pana naczelnika i kierowanego przez niego zespołu, bo to jest właśnie zestaw specjalistów, wysoko wykwalifikowanych urzędników, którzy nie tylko w obszarze działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa kulturowego Białej Podlaskiej są bardzo skuteczni w pisaniu dobrze przygotowanych projektów, w pozyskiwaniu środków i to właśnie efektem pracy zespołu pana Michała, który koordynował pracę specjalistów, archeologów, konserwatorów, pracowników Muzeum Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. Jest właśnie ten efekt, który podziwiamy. A pozwólcie państwo, że kończąc, przypomnę jeszcze jeden istotny, bardzo ciekawy fakt. Radziwiłłowie byli wielkim rodem litewskim i tutaj w Białej Podlaskiej było Wielkie Księstwo Litewskie. Biała Podlaska jest w wymiarze symbolicznym, odwołując się do tego dziedzictwa historycznego, miejscem styku kultur. Z dumą wspominamy ówczesne brzmienie nazwy naszego państwa, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Właśnie
stworzona z polskiej korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. I to w Białej Podlaskiej był najbliżej Warszawy położony przyczółek Wielkiego Księstwa Litewskiego, jeżeli chodzi o taką sformalizowaną, imponującą jak na ówczesną epokę siedzibę zamkowo-parkową Wielkiego Magnackiego Rodu. Z tego dziedzictwa jesteśmy dumni. Te wszystkie nasze prace są ukierunkowane na jego przywrócenie i pokazanie nie tylko mieszkańcom Białej Podlaskiej, ale przede wszystkim światu. Że zdecydowanie nie jest ten zakres, który jest obecnie realizowany, zdecydowanie nie jest końcem naszych działań na tym terenie. Tak jak tutaj przedmówcy podkreślali, z każdym wbiciem łopaty praktycznie odkrywamy nowe rzeczy. Także przed nami nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027, gdzie zachowanie dziedzictwa kulturowego niezmiennie pozostaje priorytetem działań Unii. Przed nami na pewno jeszcze wiele projektów i wiele rzeczy do zrobienia, które uświetnią tą naszą perłę, z której wszyscy dzisiaj jesteśmy dumni. Rozmawialiśmy tam w szerszym gronie na terenie tego obiektu. Byli przedstawiciele władz miejskich, i badacze, i historycy, i ludzie, którzy bezpośrednio się wykonawstwem zajmują. Byli też specjaliści od konserwacji zabytków ruchomych. Zastanawialiśmy się, co zrobić. Nie jest to łatwe zagadnienie. Po prostu odsłaniamy mury, które pod wpływem nowych warunków będą ulegały destrukcji. Co zrobić, żeby jakoś umiejętnie pokazać? No, będziemy nadbudowywali trzema chyba warstwami cegły ten narys po to, żeby oko nasze bez trudu odczytywało, co tam w ziemi jest. Myślę, że to będzie na poziomie terenu, może trochę wyżej, bo teren się podnosi, tak żeby po tych 10 latach dalej była ta warstwa nadbudowana nad ziemią. Myślę, że zostanie trochę drzew, które razem z ziemią wejdą w te mury. Jest to swoista teatralizacja, ale to jest dopuszczalne z punktu widzenia konserwatorskiego, żeby to dobrze wyglądało. Żebym ja, przychodząc na ten obiekt, poza swoją wiedzą też uruchomił swoją wyobraźnię. Żeby nie było martwe, bo bardzo niedobrze, jak się coś zrobi i popatrzę po 5 minutach, on już wiem, co oglądałem. Nie. Ja muszę być przekonany, że muszę to rozpoznać. To jest te takie odkrywanie świata, prawda? To eksplorerzy z tymi wykrywaczowcy metali, na których Bietek się bardzo oburza. I oni mają w sobie pasję poznania. I chcielibyśmy, żeby ta pasja była w każdej osobie, która się pojawi na naszym tutaj terenie. Jak to zrobić? To trudne jest to zadanie, bo łatwiej zrobić tak łopatologicznie pokazać, prawda? O, jest wszystko w porządku. Nie. Tak jak Mietek powiedział, będziemy na pewno pracowali przede wszystkim nad formą pozostałości pałacu. Drugim obiektem będzie obiekt, jakiejś części wyeksponowana, fragment tej lodowni. Troszkę też gdzieś podbudujemy, podniesiemy mur, gdzieś obniżymy, uporządkujemy pod względem technicznym, wprowadzimy trochę zieleni, żeby to też miało swoją plastykę. Nie jestem przekonany co do kuchni, czy należy ją eksponować na tych zasadach, o których wspomniałem. Ponieważ mam pewną obawę, że tego może być za dużo. My tego nie zniszczymy, my to zachowamy dla przyszłych pokoleń, jeżeli zechcą jakoś wykorzystać, to dlaczego nie? Ale to tu jeszcze nie mam wypracowanego stanowiska, jeżeli chodzi o kuchnię. Najważniejszy jest pałac. Pałac jest niebywałą wartością. W drugiej kolejności to przemostku pozostałości lodowni, teoretycznie lodowni. A z kuchnią to trzeba by było się zastanowić, tym bardziej, że kuchnia, o czym koledzy tu pięknie opowiadając, walory wyciągając, wszystkie, jakie ona w sobie zawiera, no jednak zapomnieli dodać, że jest to wielofazowy obiekt. Ma tam nawet fazę dwudziestowieczną, czyli to znak, że ona była użytkowana w różny sposób. O tym, co wiemy, to wiemy, że tu no, były mieszkania, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, komunalne. I trzeba było trochę zaplecza dla tych miejsc zrobić, a więc jakieś
jakąś komórkę z węgielem, na węgiel, na drewno, na zaplecze. I trochę te obiekty właśnie taką funkcję miały. Nieporozumienie polega na tym, że tych fortyfikacji w pełni wykształconych nie było. Natomiast fortyfikacje w uproszczonej formie, a szczególnie ich narys, był. To mapa Targońskiego 1772 rok ładnie to pokazuje. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, żeby ludzie już nie mówili, że stworzyliśmy tam fortyfikacje od nowa. Nie, my je zrekonstruowaliśmy. One były w formie nie w pełni wykształconej. I tak to robimy. To nie są w pełni wykształcone z pełnym bagażem, że tak powiem, obronności fortyfikacji. Jeżeli chodzi o zaawansowanie, to myślę, że to jest 80%, 90% planu, który został wykonany przy tych pracach. Trwają prace wykończeniowe. Tam jeszcze oczywiście są one, mogłyby być przyspieszone, ale mój kolega Mietek prowadzi dzielnie prace archeologiczne. W związku z tym trochę one się opóźniają, ale zawsze, zawsze przy pracach, przy zabytku dajemy nadzory archeologiczne, bo to jest wyraźny sposób na pozyskanie informacji. To daje nam szansę na to, żeby prace przebiegały właściwie, a prace archeologiczne wyprzedzają prace budowlane, potem te prace budowlane idą. No, skala badań archeologicznych jest ogromna i to się nie da zrobić w ciągu tygodnia, to trzeba pracować i to musi robić zawodowiec. Tak się składa, że mamy wybitnego fachowca tutaj obok i to nie dlatego, że mój kolega, to jest rzeczywiście uznawany w całej Polsce specjalista, no ale jest no jeden niestety i ma zespół zgrany, ale trzeba te parę godzin wypracować na obiekcie, to doczyścić, pomierzyć, sfotografować i potem wysnuć wnioski. Te wnioski będą podstawą do tej dyskusji, o której wspomniałem, o dyskusji, jak zakończyć mury, jak wyeksponować te mury.